Filip Wiszniewski, trwa gala Prime Show MMA 8. Ze mną zwycięski dzisiaj Dzik Damian Graf. Witam serdecznie. Siemano wszystkim. To może najpierw sparafrazujmy troszeczkę tę wersję wydarzeń, którą tutaj pieczołowicie próbowałeś ustalić z Mateuszem Kaniowskim. I co udało wam się ustalić? Udało się ustalić to, że już wiem wszystko, że Tomek dostał na schabę, ja w tym samym momencie dostałem na szczenę, ja padłem, wstałem, chciałem się bić, a Tomek już nie chciał kontynuować walki, nie? Wiedziałem, że te schaby będą wchodzić, no nie robiłem planu, game planu nie robiłem też. Pierwszą walkę, jak robiłem z Ratajem, nie słyszałem w ogóle narożnika, teraz progres już, bo słyszałem, ale za bardzo nie słuchałem, że następna walka, myślę, będzie już taka w pełni tak, jak ma być, nie? Ja wam powiem to, że ja wam powiem szczerze, ja ćwiczę walki dla siebie bardziej 6-7 miesięcy, można wszystko sumować, ludzie myśleli, że jak rozniosę Tomka. Tomek się bije, naprawdę parę lat ćwiczył i w ogóle Tomek ma 40 lat, jest charakterny, bije się mocno tam. Mocno bije. Pierwszy raz w życiu mnie ktoś usadził naprawdę na szczękę, gdzie czuję tą szczękę do teraz, naprawdę. To słabe zachowanie było, że mnie dobijał na tej ziemi, no bo to było bardzo... To prawda. No, to było kiepskie w chuj ogólnie, bo kurwa, wiesz, najpierw miał być K1 i poszedłem mu wszystko na rękę. Zbijałem wagę, K1, potem boks, duże rękawice, boks małe, boks duże, na końcu miał być K1, wchodzimy do klatki, sędzia mówi, że K1, a Tomek mówi, że K1, to on się nie bije, że boks, nie? Ale już w klatce? W klatce, przy sędzie mu powiedział, że on wychodzi z klatki, jak będzie K1. No to mówię, dobra, to nie będzie ten boks, nie? No przecież miał kontrakt. No miał kontrakt, ale widzisz, no ja powiedziałem, dobra, to nie będzie ten boks, no i poszedłem w boksie, nie? Dobrze, niedobrze, nie wiem, ale no wygrana walka, wiesz, myślę, że pokazałem też charakter, bo wam powiem szczerze, że myślę, że dużo ludzi by raczej może nie wstało, czasami nie chciałby się bić, a ja poszedłem do końca, jest git, jestem, wiecie, ja i Tomek jesteśmy zdrowi, myślę, Tomek też go wspierałem, że wyszedł do tej walki w ogóle, bo Tomek ma swoje tam problemy, wiecie, o co chodzi, wy tam pisaliście dużo ludzi, że nie ma dymów i w ogóle, wiecie, Tomek ma swoje problemy, każdy walczy swoje, ma, może, wiecie, każdy ma jakieś tam demony swoje, walczy, kurwa, w głowie i w ogóle i będę dobijał jeszcze człowieka, kurwa, który ma naprawdę ciężko w życiu i trzeba się wspierać mordy w takim momencie, a nie jeszcze kopać leżącego, leżącego się najłatwiej kopie mordy. Dlatego jak ktoś potrzebuje pomocy, nie ma co, wiecie, nie ma co, to są free fighty, to ma być zabawa, a nie żeby kogoś naprawdę zdeptać ziemią, nie? Przerobić psychicznie, nie? To jest piękne, co powiedziałeś i właśnie takimi rzeczami powinniśmy puentować wywiady, ale jeszcze nie kończmy. Ja tylko chciałem dodać jeszcze, wiecie, że młodzi ludzie przykładowo, wiecie, dużo młodych ludzi walczy z tymi demonami, w ogóle nie bójcie się właśnie iść do specjalistów i w ogóle, bo z tym jest ciężko. Ja też miałem problemy, naprawdę turbo problemy, była ze mną moja narzeczona w tym wszystkim i powiem wam szczerze, że kurwa, trzeba prosić o pomoc. Nie możecie zostawać sami w tym. No, bo uwierzcie mi, że sami sobie nie poradzicie i sobie tak skurwicie głowę, naprawdę, za przeproszeniem, że nie ma co, im dłużej będziecie zwlekać, tym będzie tylko gorzej. To i lepiej nie będzie, naprawdę. Ja wyszedłem akurat bez specjalistów, tylko narzeczona mi w tym pomogła, ale dużo osób, naprawdę, specjalista w tych czasach, to powinien mieć każda osoba, nawet, wiecie, jak pójdziecie do specjalisty, to specjalista ma swojego specjalistę. Bo mówi, że przykładowo on też słucha tych ludzi, on też karmi się różnymi rzeczami i też musi się wygadać następnemu specjaliście. I tak to wygląda, nie? Doskonale to pokazuje jeden z odcinków Świata według Kiepskich. W ogóle tak paradoksalnie nawiązując, że kiedy Ferdynand słuchał tych rzeczy, później nie mógł sam ze sobą wytrzymać. Nie wiem, czy kojarzysz ten odcinek? Nie. Widziałem dużo odcinków, ale tego nie widziałem. Okej. No to może przejdźmy do walki i do tego jeszcze wywiadu z Mateuszem. Czy w związku z tym, że nie mogliście ustalić do końca biegu wydarzeń, to świadczy o tym, że ty niewiele pamiętasz z tego pojedynku? Nie, ja pamiętam dużo z tego pojedynku. Chcę zobaczyć, jak te nokauty były i w ogóle, bo jestem ciekaw, kurwa, jak to wyglądało, naprawdę jestem ciekaw. Ale co, powiem tak, słuchaj, ja poszedłem Tomkowi na wszystko, nie? Na wagę, na jego dyscyplinę. Za dobry jesteś. No, za dobry i no, wygrałem, ale liczy się wygrana i tyle, nie? Ja też, powiem wam szczerze, ja miałem też bardzo, przez siłownię, bardzo pospinany byłem. Ostatni miesiąc, bo powiem szczerze, praktycznie w ogóle nie mogłem sparować. Cały czas praktycznie jakieś tam bieganie, coś, co drugi dzień fizjoterapeuta, żeby dojść do tej walki. Byłem naprawdę tak nadgarstki porozpierdalane, że nie szło nic ruszać, nie? A najważniejsza ta walka, myślę, mogła się podobać, nie? Czy ty w związku z tymi knockdownami, których uświadczyłeś ze strony Tomka, czy ty jesteś z siebie w 100% zadowolony dzisiaj? Powiem tak szczerze, że jestem zadowolony z siebie, bo wstawałem. Pierwszy raz w życiu mnie ktoś usadził, wiem jak to jest, jak to ktoś kogoś usadził, pierwszy raz leżałem na dechach. Przeżyłem to doświadczenia, trzeba nabywać mordki w klatce. To, że na treningu jest dużo mistrzów świata, na tarczach, kurwa, w chuj. Ale wchodzi do tej klatki przy ludziach, wierzę pay per view, to jest coś innego, nie? Masz tlen, 10 rund robisz na treningu, a tu wchodzisz po pierwszej rundzie, masz już... Tak to wygląda, nie? I tak każdy może być cwany przed telewizorem, ale no kurwa, to wejdź do tej klatki, obojętnie z kim, klatka się zamyka, no i to już... Wiecie, tam trzeba, ci co wchodzą do klatki, bo to trzeba mieć jaja, nie? No jaja oprócz Lasika, nie? Lasik, kurwa, to znowu pokazał, no... No mnie przede wszystkim zadziwia to, że zachodził na tą rękę, która była wolna.
Nie widziałem tego, widziałem tylko jak leżał już, ale nie widziałem tej walki. Słabe przedstawienie. No słabe, no. No to jeszcze zapytam o taki aspekt mentalny, kiedy leżałeś chyba dwukrotnie nawet na deskach, jak trudno było ci się podnieść, jakie myśli ci towarzyszyły, czy ty wierzyłeś w tamtym momencie w wygraną? No wierzyć w wygraną trzeba cały czas, nie? Jak nie wierzysz w siebie, to no to mnie po chuj tam wchodzisz w ogóle, nie? Powiem ci tak, pierwszy knockout chyba, pamiętam, że naprawdę kurwa poczułem i jak sędzia mi doliczył do 7-8, wstałem, do 7-8 jak doliczył, 7-8 i wtedy już był powrót, nie? Ale kurwa było ciężko, no myślę, że walka mogła się podobać, muszę zobaczyć sam, bo jestem sam ciekawy. A Tomek po prostu, nie chcę powiedzieć wymięk, ale był wycieńczony po prostu i dlatego odpuścił? Ja widziałem, że nie idzie mi, ciosy na głowę mi nie idą. Na rożu mi powiedział bardzo dziękuję Adamowi, mojemu trenerowi z Kościana, Adam Ruszkiewicz, że mi podpowiadał schaby. No i te schaby raz weszły, Tomek był liczony, drugi raz. Ogólnie nie robiłem kurwa nic z tego, co miałem w game planie, nie? Także kurwa wyszedł game plan, a nie game plan, nie? To tak, po pierwsze podziwiam w szczególności twój charakter. No i czy to jest taki twój początek, że jesteś gotowy już na walki w MMA? Nie będę wybiegał w przyszłość, zobaczymy tutaj jakby, słuchaj, muszę usiąść, zobaczyć tą walkę, jak to wyglądało w ogóle, nie ma co, słuchaj, teraz chcę odpocząć, zaraz UFC 300, trzeba obejrzeć, bo tam jest kurwa, wiecie, tam są koty prawdziwe, my to robimy bardziej cyrk na kółkach, fajnie, że dużo ludzi, widzicie, taki Tomek, ja, różni z Warsaw, przykładowo, gdzie dla was jesteśmy patologią, a zobaczcie, jednak pokazujemy, że, wiecie, sport, to dużo ludzi, influencerów różnych z tych pato streamów, ja tam nawet nie oglądam tego, ale dużo ludzi na tym zyskuje życiowo, w zasadzie, nie? Zdrowe prowadzenie, to wiesz, wychodzą z różnych tam nałogów, nie? Te free fighty też dużo robią jakby złego, niby mówią, ale też dużo dobrego dla ludzi, bo na przykład dużo młodych ludzi zaczyna ćwiczyć, przykładowo, nie? To co, Alex Pereira obroni pas, czy mamy nowego mistrza dzisiaj? Sam jestem ciekaw, bo ten Alex Pereira dla mnie jest takim naprawdę jakby odkryciem, to jest odkrycie roku Alex Pereira, że on na tych nogach naprawdę jak chodzi, on taki jest sztywny, nie? To prawda. Nie? I on się wydaje, że kurwa w MMA, no wpierdala mu się w girę i gleba, nie? A kurwa nikt tego kurwa jakoś, wiesz... Kazus walki z Błachowiczem pokazał, że on potrafi wstawać. No właśnie, on jest duży. On nawet na tą walkę, na 8-4 był duży. W 9-3 on przy Błachowiczu, Janku, nawet był duży. On jest duży, nie? Taki naprawdę jest duży. Może chłop. Do ciężkiej pójdzie. No on może robić 3 kategorie lekko, nie? Także naprawdę, słuchaj, ja lecę odpoczywać. Dzięki bardzo za wywiad. Jasne. I sam chcę zacząć tą moją walkę. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam wszystkich. I co? No i do następnego. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.